Niemców znowu się rozdzieliła. Jedni byli pod zarządem Kijowa, drudzy ogłosili niepodległość tych terenów na południu, czyli dzisiejszy Wołyń, Podole, Stryj, tamte te okolice. I teraz tak, ponieważ bolszewicy nacierali na Ukraińców, żeby im te tereny odebrać, to Ukraińcy z kolei zawiesili działania wojenne z Polską, przyłączyli się do Polski i powiedzieli, będziemy się wspólnie bić z bolszewikami. W Polsce Piłsudski, który ruszył wspólnie na wschód, zdobyty Kijów. Za chwilę dostajemy Lanie i bolszewicy są pod Warszawą. Nie? Odrzucamy ich, no i teraz coś trzeba zrobić. Zawarty pokój ryski spowodował to, że wojna ustała. Rosja odstąpiła nam, że tak powiem, od działań wojennych te wszystkie tereny. Ale co się dzieje na Ukrainie? Ukraina jest, Polsce przyznaje się te tereny Ukrainy zachodnio-południowej, czyli Wołyń, Podole i tam w kierunku Stanisławów aż do granicy rumuńskiej. Część tych terenów ukraińskich biorą Rumuni, część bierze Czechosłowacja. Dzisiejsza Mołdawia to jest właściwie Ukraina, która się wyzwoliła i była przyłączona do Rumunii. Sytuacja podobna w Czechosłowacji. Ponieważ Piłsudski, a że tak powiem za pan brat z generałem Petlurą, który był na czele wojsk ukraińskich, jak już dostali potężne lanie, to coś trzeba było z tym wojskiem zrobić. W związku z czym Piłsudski zgodził się, że wojsko to, które chce przejść, gdzie oficerowie, podoficerowie i inni bardziej zasłużeni, mogli się osiedlić w Polsce. I powstało 10 obozów, czy tak jak oni to nazywali, stadnice ukraińskie. Jedna z nich była właśnie w Szczypiornie, druga w Kaliszu i jeszcze w innych miejscowościach Polski. I stąd po około 20 roku no te kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców znalazło się na terenie Polski i tutaj na tym terenie. W związku z czym oni stworzyli jakby taką autonomię swoją tutaj na tym terenie. Mieli swoje władze, mieli swoje zespoły, czym się musieli zajmować. Część z nich ożeniła się tutaj z miejscowymi kobietami. Nastąpiła asymilacja, ale równocześnie przecież umierali. Trzeba było ich gdzieś pochować. I ten cmentarz założony w 1914 roku przez Niemców służył najpierw Niemcom, potem służył, tu byli pochowani jeńcy z frontu wschodniego, przez Niemców zabrani do niewoli. Czyli byli i Rosjanie, i Polacy, i Ukraińcy, i Gruzini, i Azerbejdżanie, i jeszcze Rumunii. Mało tego, Niemcy jeszcze tu zdążyli Włochów pochować, Francuzów pochować. Także tutaj jest cmentarz właściwie międzynarodowy, gdzie jest parę tysięcy ludzi leży. To nie jest tak, że kilka grobków, które to widzimy. Obszar ten sam, czy większy był obszar? Obszar był większy, tylko że ten cmentarz był w okresie powojennym po 23 roku, jak już te sprawy zaczęły się rozmywać. Cmentarz był właściwie prawie że zdewastowany. Do 1939 roku już praktycznie biorąc było pastwisko, część płotów było wyburzone, zostały tylko te mury, ten szczątki tego pomnika i parę nagrobków. W czasie okupacji tu się nic nie działo, pasły się pustki i rosły pasy. Ten stan utrzymał się jeszcze po 1945 roku, dlatego że nie były regulacje prawne. I chłopi zaczęli te swoje działki z powrotem odbierać. W związku z czym ten cmentarz malał coraz bardziej. No ale nastąpiła taka sytuacja, że kiedy myśmy się dogadali z Ukraińcami, już po naszym, że tak powiem, reformie ustrojowej, była sytuacja taka. My chcemy odnawiać w Lwowie cmentarz Orląt Lwowskich. Oni powiedzieli, ale my mamy też cmentarze na waszym terenie. To wy odnówcie nasz. I tak doszło do odnowienia tego cmentarza.
i on jest nadal pod zarządem Kalisza, ale jest łączony w kilka cmentarzy tego typu w Polsce, gdzie były te stanice ukraińskie i po prostu no, jest cmentarzem wojennym poświęconym właśnie głównie Ukraińcom. I stąd